Jan Kochanowski to sławny renesansowy twórca, ale czy można mu podziękować jedynie za pokaźny zbiór utworów do omawiania w szkolnej ławce? Poeta urodził się na Ziemi Radomskiej, w Sycynie około 1530 roku. Początki życia nie były łatwe. Od najmłodszych lat pomagał w utrzymaniu rodziny. Momentem przełomowym było podjęcie nauki w Akademii Krakowskiej, którą ukończył z tytułem bakałaża. Później studiował na Uniwersytecie w Królewcu, aż do wyjazdu na uczelnię w Padwie, do dziś jednej z lepszych placówek naukowych. Lubił podróżować, więc zwiedził przy okazji większe europejskie miasta, a studia parokrotnie przerywał. Rozpoczął swoją zabawę piórem od łacińskich tekstów, naśladując stylem głównie poetów rzymskich, stąd w późniejszych polskich utworach można zobaczyć elementy wspólne, np. z choracym oraz odniesienia do Antyku. Gdy wrócił do kraju, poznał Filipa Padniewskiego, krakowskiego biskupa i cenionego przez twórców literackich mecenasa. Jan Kochanowski zaczął się też angażować w działalność publiczną, wspierał Zygmunta II. Augusta i utożsamiał się z ruchem reformy sądownictwa, skarbowości i wojska. Był to czas, kiedy pisał pierwsze utwory w języku polskim. Na dworze królewskim znalazł się dzięki biskupowi Myszkowskiemu, który w krótkim czasie został jego przyjacielem. Poeta objął posadę sekretarza, ale na zmienionych warunkach. Zajmował się jedynie zadaniami specjalnymi od samego króla. Co ciekawe, urząd sekretarza zastępczo nazywano wówczas tajemnikiem. Może to zdradzać charakter pracy, jaką wykonywał. W czasie sprawowania urzędu na wędrującym dworze napisał wiele fraszek, pieśni i satyr, które krążyły jako rękopisy wśród wysoko postawionych. Do dziś zachował się jeden z XVI wiecznych odpisów, w którym znajdują się zarówno niewydane później elegie łacińskie, jak i odpis przypuszczalnie pierwszego polskiego utworu poety. Na dom w czarnolesie. Kariera u boku króla coraz bardziej nie odpowiadała sekretarzowi. Po śmierci Zygmunta II Augusta w 1572 roku. Jan Kochanowski zrzekł się pełnionej funkcji, a wkrótce później z Dorotą Podlodowską zamieszkał w dworku w Czarnolesie. W nowym domu powstawały kolejne utwory, między innymi od prawa posłów greckich, co ciekawe, wykorzystywał też swoją znajomość języków obcych do przekładania poznanych na uczelniach tekstów. Powstał w ten sposób zbiór przetłumaczonych psalmów. Razem z opracowaniem muzycznym Mikołaja Gomułki przyczyniły się do lepszego zrozumienia biblijnej treści przez ludzi. W czasie podziału kościoła w wyniku reformacji też Dawidów zdawał się łączyć zwaśnione grupy. Był używany zarówno przez katolików, jak i protestantów. Król Stefan Batory wystawił specjalny przywilej krakowskiej drukarni łazarzowej na wyłączność druku tego dzieła, około 30 wydań do połowy XVIII wieku. Co takiego w tych trenach? Nadszedł bardzo ciężki moment dla wiernego Bogu człowieka, który nie mógł zrozumieć, dlaczego po tylu latach dobrej służby Stwórca postanowił sprawić mu bolesny cios. Zmarła Urszulka, ukochana pociecha i promyczek w życiu poety. Postanowił ją uhonorować, tak jak życzyliby sobie tego wielcy władcy. Wydał nie jeden, a cały cykl trenów na cześć córki, po to by odnaleźć wewnętrzny spokój. Stało się to przy ostatnim z nich, w którym opisuje senną wizję pocieszającej go matki z uśmiechniętą urszulką w ramionach. A ten Kochanowski to ważny był? Już w swoich czasach był uważany za dobrego twórcę literackiego. Miał wpływ na sytuację polityczną w państwie przez powiązania z królami oraz Hetmanem Zamojskim. Ich życie umieszczał i komentował niekiedy we własnych dziełach a trafne oceny świata zawarte we fraszkach kształtowały światopogląd elit. Jan Kochanowski przyczynił się do upowszechnienia wcześniej niedostępnych dla ludzi tekstów łacińskich. Co najważniejsze, w swoich utworach wprowadził jednolite zasady polskiej ortografii. Dzieła, które pozostają w niezmienionej formie od kilku wieków, da się z minimalnymi przypisami odebrać i zrozumieć. Ale wiąże się to z ryzykiem omawiania ich w szkołach. Dziękuję za uwagę.